najpierw. Po stronę meczu, ona będzie krótka, bo w Pucharze Polski przy jednym rozegranym spotkaniu liczy się ten końcowy. No, wygraliśmy, awansowaliśmy dalej, zachowaliśmy szansę na najkrótszą, można powiedzieć, drogę na grę w europejskich pucharach, z tego jesteśmy zadowoleni. Jesteśmy też zadowoleni z, może to zabrzmi trochę ironicznie, skuteczności, mając w pamięci, ile zmarnowali się tych sytuacji, ale cztery bramki nie strzelamy codziennie w meczu. Fakt, że Krakowia nam wybitnie leży ostatnio, ale oby to się przełożyło na dalsze mecze. Myślę, że ten mecz to jest takim małym promyczkiem nadziei, ale taka walka o takie poważne odrodzenie czy odzyskanie twarzy to się dopiero dla nas zaczęła. Czyli nie można powiedzieć, że pan odetchnął burgą? Wie pan co, jestem zadowolony po meczu, natomiast odnośnie oddechu z ulgą, no... Proszę państwa, jeszcze prosimy 2 minuty cierpliwości, to nie dla... Nie, a to przepraszam bardzo, że... Czy możemy... Kontynuować. Tak? Przepraszam bardzo za mieszanie, ale tutaj trenera nam porwała telewizja i nie mogliśmy się, że tak powiem, pozbierać do kupy. To nie jest tutaj, nie szukałbym sensacji absolutnie. W takim razie, że jeżeli przeszkodziłem, to proszę kontynuować i myślę, że... Odnośnie akurat tego oddechu z ulgą, ja bardzo spokojnie podchodzę do tego, co się ostatnio działo. Oczywiście nie jest przyjemnie w takim klubie jak Lech przegrać 4 mecze z rzędu i zdawałem sobie z tego sprawę z powagi sytuacji. Natomiast w dniu dzisiejszym jesteśmy zadowoleni, ale to jest dopiero mały kroczek, który wykonaliśmy. Także mówienie o tam, powiedzmy, jakimś tam oddechu ulgi, potraktujmy to spokojnie. Panie trenerze, czy w związku z tym, że jednak macie dosyć daleko do czołówki w Ekstraklasie, to ten Puchar Polski w tym roku Lechia będzie szczególnie poważnie traktował? Bo w ostatnich latach wiadomo, że ci, którzy się polskimi piłce bili o mistrzostwo Polski, to ten Puchar tak traktowali, żeby się w miarę szybko z niego wyemistować, żeby nie mieć tego dodatkowego obciążenia meczowego. No co, mecze pucharowe Pucharu Polski w tym roku są skończone, także to mówienie o tym, że się bardziej skupimy na Pucharze Polski, no to już trzeba zostawić na wiosnę. Natomiast myślę, że... Myślę, że może to też zabrzmi trochę zabawnie, ale my w dalszym ciągu nie porzuciliśmy myśli o tym, że włączymy się do walki o mistrzostwo Polski. Mówię to jak najbardziej poważnie i w to wierzy zespół, w to wszyscy wierzymy. Ta strata jest jeszcze do zniwelowania. Mam nadzieję, że Lech nie powiedział już takiego słowa. Dziękuję bardzo, trenerze. Poprosimy w takim razie parę słów komentarza trenera Latowskiego. Zagraliśmy bardzo słabo, wstyd za wszystkie nasze dokonania na boisku, za to, co zaprezentowaliśmy. Nie usprawiedliwiam nikogo, niczego, siebie bardziej. Przed meczem był w szatni pan profesor Filipiak, chciał nas motywować. Powiedział też to, o czym wszyscy wiemy, że w Krakowie będzie nowy trener. Także można powalczyć, można zostawić na boisku coś więcej niż swoją umiejętność. Nie udało się po raz kolejny i jest mi naprawdę z tego powodu niezmiernie przykro, straszny wstyd, że tak w takim momencie, w takim meczu, gdzie mieliśmy jeszcze szansę na to, żeby grać o coś więcej w przyszłym roku. Starszy. Zaprezentowaliśmy się poniżej godności, jaką powinniśmy nosić, ubierając tego szuka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy są pytania do trenerów? Do trenera Latowskiego pytanie. Panie trenerze, czy nie czuł się pan dzisiaj trochę niezręcznie prowadząc drużynę Krakowa? Wiemy, że ten mecz nie był ostatnią szansą dla pana, czy profesor już wcześniej powiedział, że pan... Tak, jestem po ustaleniach. Byłem przed meczem po ustaleniach z profesorem, z prezesem Tawiszem, byliśmy na bieżąco i decyzja była taka, że mam prowadzić jeszcze ten mecz. A czy mecz z Polonią Bytom też wchodził w grę, że pan będzie prowadził jako trener? Ale to ja nie chcę odpowiadać, to powinien być, zostawić oficjalne stanowisko z klubu. Być może za chwilę jakoś będzie powiedzieć. To znaczy, jeśli mogę tutaj dodać ze swojej strony, w dniu jutrzejszym
ten Uratowski nie będzie prowadził treningu o 10.30. Chciałem to oficjalnie potwierdzić. Nie słyszę, przepraszam. To się nie udało w Krakowie. Panowie, jestem 3 minuty po ostatnim meczu. Przyjdzie czas na to, żeby sobie usiąść, zastanowić się. Jedno, co mogę powiedzieć, to na pewno to, że mówię to cały czas. Oddałem wszystko to, co potrafiłem, co miałem. Zaangażowanie. W każdej sekundzie swojej przygody myślałem o tym, żeby było lepiej. Nie to miejsce, nie ten czas. Strasznie mi przykro. Trafiłem do klubu, który jest nic więcej niż tylko klubem tutaj dla całej historii sportowej Polski. Kapitalny stadion żywiołowo-pingujących kibiców. Na dzień dzisiejszy nie chcę wnikać w to, dlaczego nie wyszło. Zebrałem kapitalną lekcję życia, doświadczeń, współpracy z bardzo ciekawymi ludźmi, bo za takiego uważam pana profesora Filipiaka, za kogoś, kto ma plan, kto ma żądzę do tego, żeby wyprowadzić Krakowie na klub taki, na taki zasługi. Przykro, że nie ze mną, ale gram dalej, życie się nie kończy moje dzisiaj. Na pewno nie jest to miłe doświadczenie, ale porażki nas czegoś uczą w życiu i mam nadzieję, że mnie też ta porażka czegoś nauczy. Bardzo się wydaje. Czy materiał do... Nie słyszę, panie redaktorze. Głośno i wyszło. Znaczy wie pan, ciężko mówić o czymkolwiek więcej na dzień dzisiejszy, skoro jesteśmy na ostatnim miejscu w tabeli i mamy do Polonii Bytom stratę 6 punktów. Całe szczęście, że ten mecz jeszcze w sobotę jest przed nami z nimi. Muszę się zastanowić, żeby pomyśleć nad tym. Do tego wszystkiego, jeżeli się pracuje codziennie z piłkarzami, podchodzi się bardzo emocjonalnie. Czasami nie widzi się pewnych niedoskonałości. Chce się być cały czas jak najlepszym, jak najbardziej zaangażowanym. Czasami pewne rzeczy umykają. Czas przyjdzie. Mówię, teraz na pewno będę o tym bardzo dużo myślał, bo zawaliłem, że tak powiem. Poniosłem porażkę. Panie dyrektorze, co by pan przekazał swojemu ewentualnemu następcy, który ma nazwiska jeszcze nie znam? To, żeby miał serce do tych piłkarzy i to, żeby też w odpowiednich momentach nie bał się zareagować tak, jak powinien zareagować po męsku. Ale mówię, to każdy jest mądry, kiedy siedzi z boku, kiedy patrzy na to, kiedy nie ponosi odpowiedzialności za to. Natomiast kiedy jest w środku, pewne rzeczy trzeba robić w trochę inny sposób. Nie żałuję niektórych transferów, tych Radomski, Jarabica. Spodziewano się o wiele więcej po tych graczach. Może to się to próbuje na jakiś błąd w tej selekcji, czy w transferach do klubu niektórych zawodników. Nie żałuję jednego, że kiedyś włączyłem TVN24 i widziałem pana jak z Chile. Pan relacjonował tych górników. Było mi tak przyjemnie, że to kibic Wielki Krakowi tam się znalazł w tym wielkim dla świata miejscu. Natomiast co do, tak mówię, na marginesie przepraszam, ale tak... Porażka ma jednego ojca. Porażka zawsze jest na oczach i na ustach trenera. I na pewno dzisiaj, ja nie powiem, że jeden, drugi, trzeci, piąty czy dziesiąty zawodnik zawalił. Bo tak trzeba było powiedzieć na początku, kiedy tą pracę objąłem i widziałem pewne rzeczy. Ale ja wierzyłem strasznie w swoje umiejętności, w swoją wiarę, w to, że będę potrafił z tych piłkarzy wykrzesać coś więcej niż do tej pory. Ja dlatego przyszedłem do Krakowa. Nie bałem się tego, że jest to zespół, który balansował na miejscach dających utrzymanie bądź walczących tuż nad nim. Ja wierzyłem bardzo mocno i wierzyłem cały czas w to i byłem przekonany, że będę potrafił z tymi piłkarzami znaleźć język. Będę tych piłkarzy potrafił nauczyć rzeczy takich, które nie będziemy się wstydzić. Okazało się, że zacząłem inaczej, bym to troszkę poprowadził teraz, ale to już jest doświadczenie po fakcie i trudno, żałuję, że tak jest. Ale myślę, panie trenerze, łatwiej jest zmienić trenera, co się w Polsce często zdarza, a tymczasem to piłkarze są często winne, bo gdyby pan trafił do Chelsea, Chelsea by miała świetnie, gdyby trener Chelsea trafił tutaj
Ja mam problem z utrzymaniem tej drużyny w ekstraklasie dalej. No tak jest w piłce. Tak jest, panie redaktorze, w piłce i mówię, cieszę się z jednego, że w każdej chwili ja będę mógł panom spojrzeć w oczy, bo ze swojej strony dałem wszystko. To, co mogłem. Najlepiej pracowałem każdego dnia. Nie udało się, to poniosę porażkę, wyciągnę z tego wnioski. Chciałem pracować najlepiej z piłkarzami, których miałem. Nie udało się. Piłkarze zostaną, a pewnie ktoś inny. Dobrze, panowie, ja myślę, że to... Panie i panowie, ja myślę, że to już będzie dość na dzisiaj. Dziękuję obojgu trenerom. Dziękuję. Dziękuję.